Bomba w górę, za momenty rozpoczynamy pierwszą dziś gonitwę. Pięciokonna stawka z jedynką Vanilia, z numerem 2 Kolada, trójka to Akim, z czwórką pobiegnie Gruzja i z numerem 7 Serbia. Część koni już w start boksach, wprowadzana jest jeszcze Serbia. I za moment start, wszystkie konie już w start boksie. I jazda. Gonitwa wystartowała. Równy, ładny start. Po starcie na prowadzenie przesuwa się Kolada. Następnie Vanilia, Akim, Gruzja i Serbia w tej chwili w niewielkim odstępie zamyka stawkę. Po starcie na prowadzeniu była Kolada, ale teraz tam mocno już przesuwa się też Vanilia. Konie na przeciwległej prostej. Vanilia jest na prowadzeniu. Tuż za nią Kolada, następnie Akim, Gruzja i Serbia, która już dogoniła stawkę. Jak na razie stawka zgrupowana na dystansie 1907 metrów, konie się ścigają. Vanilia jest na prowadzeniu, tuż obok Kolada, na pozycji trzeciej galopuje Akim, następnie Serbia z Gruzją. Vanilia cały czas na prowadzeniu, równe, dosyć spokojne tempo tej gonitwy. Jeszcze około 1100 metrów mają do mety wyścigu. Na prowadzeniu Vanilia, tuż obok Kolada, blisko Akim, za nim Serbia i stawkę w tej chwili kilometr przed celownikiem zamyka Gruzja i nieco traci. Vanilia i Kolada na prowadzeniu w tej gonitwie, tuż obok siebie, za nimi bardzo blisko Akim. Tak wygląda prowadząca trójka. Konie są już w połowie zakrętu. Vanilia z Koladą na prowadzeniu, Akim bardzo blisko, pilnuje tej trójki Serbia. W odstępie została Gruzja. Na prowadzeniu Vanilia i Kolada, to one będą wyprowadzać na prostą finiszową. Vanilia i Kolada tuż obok siebie, Kolada nieco przesuwa się do przodu. Mamy 450 metrów do celownika. Środkiem próbuje przyspieszyć Akim, a jeszcze przesuwa się mocno do przodu Serbia. Vanilia, Serbia, Kolada, Akim, Gruzja ostatnia. Niespełna 300 metrów do celownika. Kolada na prowadzeniu jeszcze jakby przyspieszała. Kolada na prowadzeniu, naciska Vanilia, jest tam też Serbia, goni Akim, Kolada na prowadzeniu i jeszcze jakby przyspiesza. Kolada wygrywa tę gonitwę, na miejscu drugim kończy ją Vanilia, następnie Serbia, Akim i jako ostatnia linię mety pokonuje Gruzja. Kolada i Karolina Dynarowska jako pierwsze zamordowały się na celowniku. Czekamy, aż komisja techniczna zatwierdzi wynik tej gonitwy. Dekoracja zwycięzców tradycyjnie odbędzie się na padoku.